główny inspektor nadzoru budowlanego, pani Dorota Cabańska jest z nami. Pani Doroto, bardzo prosimy o garść informacji na temat tej ciekawej inicjatywy. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa. Ja tutaj mam taką krótką prezentację, do której będę oczywiście, którą będę oczywiście na bieżąco komentować. No, jak wiemy, problem jakości powietrza w Polsce jest dużym problemem, jest on wciąż nierozwiązany, a szkodliwe substancje, które powodują smog, mają największe natężenie z powodu właśnie tej niskiej emisji, czyli substancji, które emitowane są szczególnie, oczywiście w okresie zimowym, przez gospodarstwa domowe. Systemowa wymiana pieców węglowych, tak zwanych kopciuchów, jest trudną inicjatywą i trudnym przedsięwzięciem ze względu właśnie przede wszystkim na brak informacji, gdzie one się obecnie znajdują. I to właśnie jest najważniejszym celem centralnej ewidencji emisyjności budynku i systemu informatycznego, który będzie wspierał realizację tych wszystkich działań. Zgromadzenie pełnej informacji na temat sposobów ogrzewania budynków mieszkalnych w całej Polsce to jest główny cel. Będzie to możliwe właśnie dzięki budowie cyfrowej bazy, która będzie zasilana zarówno przez samych obywateli, jak i wiele organów administracji państwowej. Projekt ma przede wszystkim służyć realizacji bardzo ważnego celu społecznego. Chodzi tu przecież nam o zdrowie i życie milionów osób. To będzie bardzo duże wyzwanie, tak jak tutaj zostało już powiedziane, ale ja cieszę się, że Główny Urząd Nadzoru Budowlanego ma tak ważną rolę tutaj do odegrania. Ta inwentaryzacja umożliwi także nam zebranie w końcu jednolitych i szczegółowych danych. Samorządy i administracja centralna będą w końcu posiadały darmowe, ustandaryzowane i uregulowane prawnie narzędzie, które umożliwi planowanie polityk i wydatkowanie środków publicznych na jakości powietrza. Do 2023 roku właśnie powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która będzie udostępniana organom i samorządom w postaci aplikacji mobilnej i webowej, służącej zarówno do gromadzenia, jak i udostępniania informacji na temat źródeł niskoemisyjnego ciepła i źródeł spalania paliw, a także energii elektrycznej wykorzystywanej na potrzeby budynku. W 2022 roku planowane jest, że właśnie powstanie persia wersja aplikacji w wersji takiej testowej, pilotażowej, a rok później będzie już uruchomiona w wersji produkcyjnej wraz z e-usługami dla obywateli, którzy na przykład będą mogli w wygodny sposób poprzez aplikację zamówić przeglądy kominiarskie czy inwentaryzację budynku. Bardzo ważną też funkcją systemu będzie dostarczenie wiedzy na temat programów finansowania i dofinansowania termomodernizacji budynków. Właściciele nieruchomości będą mogli sprawdzić przede wszystkim możliwości dofinansowania, które będą zgromadzone w systemie CEP, oferowane w ramach różnych programów pomocowych na różnych właśnie szczeblach. Projekt będzie, tak jak już wspominałam, realizowany w GUM, przede wszystkim dzięki podpisanemu porozumieniu z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowaniu w ramach właśnie środków unijnych, w ramach tutaj osi priorytetowej e-administracji i otwarty urząd. Nowelizacja ustawy z 28 października 2020 roku o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła właśnie zapis mówiący o utworzeniu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynku, systemu informatycznego właśnie służącego do gromadzenia i udostępniania informacji o budynkach i lokalach w zakresie źródeł ciepła, źródeł spalania paliw w budynku lub lokalu o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1 MW. I tak jak wspominałam, to przede wszystkim będzie także udostępnienie organom administracji zarówno centralnej, jak i samorządowej skutecznego narzędzia do realizacji polityki niskoemisyjnej. To także jest poprawa stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa poprzez uruchomienie e-usług szeroko dostępnych dla obywateli. No to jest to, co wspominałam, zamówienie przeglądu kominiarskiego, inwentaryzacja budynków. Przede wszystkim to także poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez udostępnianie danych właśnie, które będą zgromadzone w centralnej ewidencji w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych,
przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych, odnawialnych źródeł energii, innych inicjatyw, które są związane z ochroną powietrza. Tutaj macie Państwo slajd, który właśnie grupuje i kataloguje dane i informacje o budynkach, które będą gromadzone w centralnej ewidencji emisyjności budynków. To będzie grupa danych o technologii, to co było wspomniane, czyli będą źródła ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródła energii elektrycznej, czy źródła spalania paliw o mocy właśnie mniejszej niż 1 MW. Również planujemy w bazie, żeby na mapie terenu, który będzie udostępniony właśnie gminie, będą wskazane w przyłącza, tak, między innymi do gazu, tak aby generalnie właśnie samorządy planując, czy udzielając, czy inne podmioty uprawnione udzielając dotacji, żeby wiedziały, na co te dotacje udzielać, czyli jak będzie przyłącze do gazu, właśnie to, żeby tutaj jednak sterować dofinansowaniem na te potrzeby, żeby likwidować te wszystkie kopciuchy, które mamy. To będą także dane wynikające z kontroli, czyli na przykład podczas kontroli wykonywanej z artykułu 62 prawa budowlanego będą właśnie zbierane i gromadzone dane dotyczące właśnie lokalu, budynku i źródeł ogrzewania, jakie tam się znajdują. To będzie też cały katalog danych dotyczących finansowania, tak, łącznie z dodatkami mieszkaniowymi, zasiłkami celowymi na opał i innymi finansowaniami. No i ta kolejna grupa to szczegółowe dane o budynkach, które pozwolą nam tak naprawdę wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie, jaką mamy. No i generalnie te dane szczegółowe o budynkach pozwolą także pokazywać i liczyć efektywność energetyczną naszych budynków. Dane z centralnej ewidencji emisyjności budynków będą udostępniane, właśnie tutaj jest cały katalog podmiotów, bardzo szerokiej grupie, zarówno organów centralnych, jak i organów samorządowych, organom Inspekcji Ochrony Środowiska, nadzoru oczywiście budowlanego, tutaj instytucjom badawczym, marszałkom województwa, wojewodom, wójtom, burmistrzom, prezydentom, starostwom. No, ten katalog, jak widzicie Państwo, jest tutaj dość obszerny, ale to wszystko po to, żeby po prostu dane, które zgromadzimy w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, służyły i były wykorzystywane do tego, żeby nasze działania zmierzające do poprawy jakości powietrza faktycznie zaczęły być skuteczne. Bo jak wiemy, no bez wiedzy o tym, czym walimy i za pomocą jakich rodzajów, nie będziemy mogli w stanie tak naprawdę, nigdy nie będziemy w stanie dobrze dobrać tych wszystkich polityk i programów, a musimy to programować długofalowo, żeby przyniosło to oczekiwane efekty. Na kolejnym slajdzie elementy systemu. No zostanie, tak jak wspominałam, wytworzony przede wszystkim portal systemu ZONE. To będą aplikacje dostępowe, zarówno w postaci webowej, jak i mobilnej, przeznaczone głównie dla pracowników administracji samorządowej, ale również centralnej, jak i przedsiębiorców z uprawnieniami do aktualizacji centralnej ewidencji emisyjności budynków. Aplikacja ta będzie zawierała także elektroniczny formularz inwentaryzacyjny i kontrolny oraz deklarację o użytkowanym źródle ciepła. Będą w portalu ZONE także moduły właśnie analityczne, raportowe, no oczywiście moduł uwierzytelniania i autoryzacji, tak żeby tylko uprawnione podmioty i instytucje jakby mogły mieć dostęp do tych danych, a przede wszystkim mogły wprowadzać tak dane. Będzie to moduł GIS umożliwiający przeglądanie właśnie tych danych przestrzennych map. No to będą usługi dla obywateli, o których już tutaj wspominałam, na przykład zapisz się do wykazu osób uprawnionych, to będzie usługa dedykowana kominiarzom, osobom z uprawnieniami budowlanymi, audytorom, która umożliwi szybki elektroniczny zapis do wykazu osób uprawnionych do dostępu do centralnej ewidencji. I generalnie no, zamów przegląd kominiarski, inwentaryzację budynków, ta usługa umożliwi przede wszystkim właścicielom budynków elektroniczną rezerwację przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji, pobranie dokumentów z takimi wynikami przeglądu, które są niezbędne do ubiegania się o różne formy dofinansowania. No i usługa CEP, usługa, która będzie umożliwiała wsparcie działania administracji samorządowej i gmin do monitorowania przede wszystkim zanieczyszczenia powietrza i tworzenia planów ograniczenia niskiej emisji.
Tak, generalnie to taki schemat jakby pokazujący jeszcze, że centralna ewidencja emisyjności budynków to oprócz tego, że będzie zasilana danymi wprowadzanymi przez podmioty uprawnione, tak zwane podmioty zasilające, będzie także pointegrowana i będzie pozyskiwała dane już z systemów i rejestrów, które istnieją i w oparciu o których można pozyskać dane do tego, żeby baza centralna była w pełni jakby tutaj pozyskana autonomicznie i generalnie między innymi tutaj z baz, które już są na przykład tak w gminach i posiadają pewne dane informacje, które mogą być zaczerpnięte właśnie do centralnej ewidencji emisyjności budynków. To jest generalnie tutaj taka również podsumowujący slajd i obraz właśnie pokazujący grupę osób, które będą zasilały, którym będą udostępniane, tak, generalnie wnioskowanie poprzez e-usługi, czyli tutaj ta cała integracja, to wszystko będzie się zbiegać właśnie i wszystko będzie się przetwarzać w jednym systemie centralnym, do którego w łatwy i przyjazny, intuicyjny sposób będą mogli się dostać wszyscy uprawnieni do tego, aby korzystać i wprowadzać dane do systemu. Generalnie nowe przepisy, które wprowadziła nowelizacja ustawy, to także są przepisy, które nakładają obowiązek na właścicieli lub zarządców budynków złożenia deklaracji o użytkowanym źródle ciepła lub spalania paliw właśnie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Na te potrzeby zostanie oczywiście tutaj stworzony mechanizm umożliwiający elektroniczne wprowadzenie takiej deklaracji. To będzie prosty formularz zawierający podstawowe dane informacje na temat tego, czym palimy i generalnie w naszym domu, ze wskazaniem oczywiście na nieruchomość, w której to się wszystko odbywa. I generalnie za pośrednictwem systemu informatycznego te deklaracje w trybie elektronicznym zostaną właśnie udostępnione wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miast po to, żeby generalnie na bazie tej inwentaryzacji zrobionej przez właścicieli lub zarządców można było już analizować i przetwarzać dalej te dane. Generalnie są dwa takie tutaj główne założenia, obowiązek złożenia deklaracji od momentu wejścia w życie komunikatu ogłoszonego przez ministra do spraw budownictwa, planowania przestrzennego ma okres 12 miesięcy dla lokali, w których już eksploatowane są źródła ciepła, dla wszystkich nowych od pierwszego uruchomienia to będzie 14 dni. Co ważne, no tutaj to jest to, co wspomniałam, ale może warto podkreślić, obowiązek zacznie funkcjonować i istnieć w momencie jakby ogłoszenia tego komunikatu ministra właściwego, określającego dzień właśnie wdrożenia tych wszystkich rozwiązań technicznych, które będą umożliwiały złożenie tej deklaracji. Oczywiście generalnie deklaracja również tak będzie dopuszczona i jest dopuszczona w ustawie w formie papierowej, no, dla osób, które będą miały ewentualnie jakieś problemy albo utrudniony dostęp do wersji elektronicznej, tak, myślimy tutaj przede wszystkim o starszych osobach, którym trzeba będzie pomóc i je w jakiś sposób wesprzeć. Na koniec jeszcze chciałabym Państwu tak pokazać, oczywiście bardzo ramowy i zgrubny harmonogram, tak, w jakim będzie tworzona ta cała centralna ewidencja. Na etap przygotowawczy, który już się rozpoczął i trwał, tak, to są przygotowania do pierwszych właśnie zamówień, na pierwsze funkcjonalności systemu. W etapie drugim, który zacznie się w 2021 roku, będziemy się koncentrować na wytwarzaniu, testowaniu, przede wszystkim testowaniu właśnie z udziałem tutaj i mam nadzieję dużą rolę samorządów, no potem, żeby to wdrożenie jakby tych wszystkich rozwiązań i mechanizmów poszło płynnie i bez jakichś większych utrudnień. No a trzeci etap to już jest takie rozliczenie systemu, które nastąpi z końcem 2022 i będzie trwało przez 2023 rok. Z mojej strony to wszystko. Na tą chwilę dziękuję za uwagę. Zapraszam oczywiście wszystkich Państwa do kontaktu, bo wiem, że jest dużo pytań dotyczących centralnej ewidencji emisyjności budynków. Jest to nowa inicjatywa, nowy system informatyczny, ale generalnie
bardzo tutaj nam wszystkim potrzebny do tego, żeby po prostu wiedzieć w końcu, czym palimy w naszych domowych ogniskach. Dziękuję bardzo.